piątek wieczorem w Wyszmontowie policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego z Żarowskiego Komisariatu zatrzymali 56-latka, który kierował samochodem osobowym marki Renault, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna wsiadł za kierownicę, mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Do zdarzenia z nietrzeźwą kierującą doszło również tego wieczoru w Biskupicach, gdzie 34-latka, która kierowała samochodem marki Audi, spowodowała kolizję drogową. Wskaźnik alkomatu pokazał wynik prawie 2 promili alkoholu w organizmie. Obydwoje stracili już prawa jazdy. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności i wysokie kary finansowe. W sobotę dyżurny opatowskiej komendy otrzymał informację o ujawnieniu truchła łani jelenia przez jednego z myśliwych. Okazało się, że na terenie kompleksów leśnych w Lesocinie łania złapała się na metalowy wnyk i padła w wyniku uduszenia. Przypominamy, że działanie polegające na zastawianiu wnyków lub innych pułapek na dzikie zwierzęta nosi znamiona kłusownictwa. Ustawa o ochronie zwierząt daje sądom największe możliwości skutecznego karania sprawców nielegalnego zabijania zwierząt, w tym zwierząt chronionych. Zawiera ponadto jasno zdefiniowaną karę pozbawienia wolności do 3 lat, a za działanie ze szczególnym okrucieństwem, czym na pewno jest zastawianie wnyków, w których zwierzęta umierają długo, cierpiąc straszliwie, karą do 5 lat pozbawienia wolności. 20 marca 2022 roku odnotowaliśmy jeden pożar suchej trawy w miejscowości Zawada. W poniedziałek na terenie powiatu opatowskiego doszło do 3 pożarów traw. Pożar to ogromne niebezpieczeństwo dla całego ekosystemu. Apelujemy do Państwa o bezpieczne obchodzenie się z ogniem, nie wyrzucanie niedopałku papierosów ani innych śmieci, szczególnie butelek czy substancji łatwopalnych w miejscach, gdzie mogą stwarzać jakiekolwiek zagrożenie związane z wystąpieniem ognia. 21 marca 2022 roku odnotowaliśmy 4 pożary suchej trawy w miejscowości Koszyce, Lisów, to są miejscowości w gminie Wojciechowice oraz Biedrzychów oraz Ożarów przy ulicy Kolejowej. We wtorek po południu dzielnicowi z opatowskiej komendy zatrzymali na terenie gminy Sadowie 43-latka poszukiwanego przez śląskich policjantów. Mężczyzna ukrywał się od dłuższego czasu przed organami ścigania. Chciał w ten sposób uniknąć odbycia kary 30 dni pozbawienia wolności zasądzonej za kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu. Kilka godzin później funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego Ożarowskiego Komisariatu na terenie gminy Ożarów zatrzymali 37-latka, wobec którego sąd rejonowy w Kraśniku wydał wyrok 2,5 roku pozbawienia wolności. Mieszkaniec gminy Ożarów dopuścił się przestępstw narkotykowych. 22 marca 2022 roku odnotowaliśmy 2 zdarzenia. Jedno zdarzenie to było pożar suchej trawy w Ożarowie przy ulicy Leśnej, a drugie zdarzenie to było wypadek ciągnika lotniczego z samochodem osobowym. Po dojeździe na miejsce zdarzenia ze strzępów Straży Pożarnej stwierdzono, że na drodze krajowej w miejscowości Opatów na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja i ulicy Granicznej doszło do kolizji ciągnika rolniczego Ursus C360 wraz z przyczepą przewożącego drewno z samochodem osobowym marki Peugeot, którymi podróżowali tylko kierowcy. Kierujący znajdowali się poza pojazdami, nie odnieśli żadnych obrażeń. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach, zebraniu z jezdni płynów eksploatacyjnych przy pomocy sorbentu kompakt. W środę funkcjonariusze z Ożarowskiego Komisariatu zatrzymali na terenie gminy Tarów 34-latka. Mężczyzna ma na swoim koncie szereg przestępstw i wykroczeń drogowych. W więziennej celi spędzi przynajmniej najbliższy rok. 23 marca 2022 roku odnotowaliśmy 2 pożary traw w miejscowości Koszyce i Czekarzewice II. Czwartkowy ranek w Kurowie policjanci z opatowskiej drogówki zmierzyli prędkość osobowej Toyoty. Okazało się, że kierujący 35-letni mieszkaniec powiatu starochowickiego przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o 52 km na godzinę. Niestety mężczyzna stracił swoje prawo jazdy na 3 miesiące i będzie musiał również zapłacić 1500 zł mandatu. 24 marca 2022 roku odnotowaliśmy 4 pożary traw w miejscowości Mikłowice, Ożarów,
przy osiedlu Wzgórze, we Włostowie oraz przy Karzewicach II.